Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, nie chcę, żeby wyszło, że szukam oglądalności i robię coś, żeby Wam pokazać. Ale ostatnio na kanałach sadowniczych coraz więcej spotyka się różnych takich rzeczy, że ktoś wywrócił opryskiwacz, ktoś wywrócił, nie wiem, ślęzę, ktoś wywrócił, nie wiem, komuś się tam, nawet widziałem u Mańka na kanale rolniczym, ktoś wywrócił beczkę, jakąś amazonkę do rowu. Ja tego nie zrobiłem, moi drodzy, także spokojnie, ja wywróciłem cały ciągnik. Oto mój New Holland. Gdy już zapada wzrok, znowu to robisz swój koci ponętny wzrok. Właśnie w buławce, po zlacanej klatce, po koniec już swego być. I mówię ci, mam ich wzrok, że naszym ostatnia rok będzie ostatni koniec i finalny rok. I mówię ci, przejdź tutaj, bo dla niej jest taki raj, zbytym ostatnią dzieci już na pa. I mówię ci, mam ich wzrok, że naszym ostatnia rok będzie ostatni taniec i finalny rok. Mówię ci, cześć, kupaj, no dla mnie jest taki raj, sobie te bez zapowiedzi puść na dwa. Mówię ci, pan jest gość, przynajmniej ostatnia rok. To będzie ostatni taniec i finalny rok. Mówię ci, cześć, kupaj, no dla mnie jest taki raj, sobie te bez zapowiedzi puść na dwa. Co to się za awaria stała? Dobra, chyba skoczył. Pewno? Dzień dobry. Witajcie po dłuższej przerwie. No co, awaria. Mieliśmy awarię w... Daj, Szymek, to pokażę widzom, co tu się stanęło. Mieliśmy awarię. Nie idzie wcale włączyć biegu. Już Wam pokazuję, o co kaman. Skrzyni biegów. Pod spodem jest tam taki wodzik. Ale Wam go chyba nie pokażę, bo nie mam trzeciej ręki. I ten wodzik tutaj taki wzdłuż wyskoczył z bolca. I no i co, nagrywaj. I latała, wajcha od biegów, lewo, prawo, tak jakby ktoś ją wyrwał stamtąd. Wróciłem na kilka dni, moi drodzy. Przepraszam, że jestem taki pociągający, ale mam taką alergię. Pociągający. Mam taką alergię, tak mnie załatwiła alergia, że po prostu ledwo świat na oczy widzę dzisiaj. Dobra, chodź, sprawdzimy, czy to się naprawi. Pewnie nie. Zobaczymy. O, dobra. A, nie nagrywam siebie dzisiaj, bo jestem niewyględny. Mój syn będzie tutaj atakował trawę. A ja robię... Kurde. Dzisiaj może kicham już raz 1954. A olej sprawdź, Szymek, czy jest, dobra? Oho, chyba ci się przelało. Cięliśmy dzisiaj sady, moi drodzy. Tak jest. Czekajcie. Niech to otworzymy. Atakuj! A nie, to jedź naokoło. No. Damy kaptan z megafolem. Nawozu troszkę. Dobra. Tylko co dać najpierw? Kaptan czy megafol? Kaptan czy megafol? Najpierw kaptan damy. 80 WDG, tak? Kaptan 80. Także tak to leciało. Jest na szybkim czy na wolnym? Na wolnym. No i tak trzeba, żeby było na wolnym. Włączamy wałek.
kurde, myślałem, że się traktor zepsuł. Ja pierdziel. Masakra, mówię. No i cóż, słuchajcie. Malinka. Tak wygląda malinka. Robimy dzisiaj kaptan z megafolem. Odżyweczka. Powolutku idzie, tak jak widać. No i lecimy z zabiegiem, tak? Wróciłem. A, jakaś muszka. Tu już był mospilan zrobiony. Przeciwko robactwu. A teraz kaptan leci i odżywka. No i tak to wygląda. A ja dzisiaj niestety nie jestem zbytnio fotogeniczny. Straszna alergia. I zabieramy się za zabieg. Dobra, lecimy z tematem. 10 atmosfer, 5,5 na godzinę, także wykonujemy kolejny zabieg na tym razem grzybowy w malinach letnich, także tak oto kończy się sobota, jutro niedziela, a w poniedziałek znowu w trasę, także widzimy się niebawem, cześć! Jeszcze tego traktora to żebym nigdy nie utopił. No to jest najwyższy czas, żeby traktor utopić. Kurwa go mać. To nie jest taka łatwa sprawa, ci powiem. Zobacz. A jak ty tu dał w taragonie się, blady? No bujnęło mnie i się wjebałem, no co ci powiem. Kurwa, otworzysz mi Andrzej drzwi? Tak. Oj, stoj, może tak. Ładnie, nie? Na pewno trzeba moim zdaniem odpiąć beczkę. No. To nie ma co wylewać. Nie, prosto ty podjedziesz, naciągniesz. Z tyłu. A my na jej pod te. O, tu mnie bujnęło, kurwa, na tym dołku i pierdolę. Bo to twoje, nie? Tak. O, to pryskałem, o tak, o. W te. Chciałeś wjechać tu. Tak, i chciałem szybko tu wjechać i mnie pierdolę i... Dobra, może nie wiem. Ja myślałem, że gorzej. To nie jest źle. To szkoda, że traktor, wiesz, utopiony, szkoda, kurwa, do połowy, nie? Ale ja bym przestraszyłem się, że tam do stawu, a tam głęboko, nie? No tu też, kurwa, mnie zalało moment, nie? Dobra. Czekaj. Bo tam beczka nie poszła. Andrzej, pierwsza podjechać, panie kolego, traktorem moim i podjechać. Zdali beczku, beczku od ciebie. Tak. My tu to od trzech. Ja od trzech. Czy beczku Łukasz próbuje? Kurwa, chyba nie. Czekaj. Chujnia, blядь! To mi mało chłopa, to się to chujnie, blядь! Mogę ci założyć jedną rzecz, że oglądalność będzie duża. Mało chłopa, to się zlepa. Trzeba by cenę, blядь, trzeba. Dobra, chuj, odpinam to. No nie skończyło. Przeplątać. Ale co, przez jedno ramę? Przez lewo? Przez jedno przełożyć i zacisnąć. Ja pie... Daj. Czekaj. Tylko szlanga, szok. No, chuj tam ze szlangiem. Jo to. O. Ale my tam popróbuj. Tak, tylko naciągnij, a my pojedziemy odłączyć. Łukasz, uważaj od... No. Tylko naciągnij. Stoj! Kurwa, czekaj, kable. Kable, pizdo. Tu prąd. To. Prąd. Ja bym z tych jajek wyjął. Zaraz. Czekaj. Weź latarko. Ale żem kurwa robią. Łukasz, brawo, kurwa. Nie bój się, Boże. Czekaj. Trzeba będzie wejść do kabiny i wyjąć. No. Opa.
Uwaga, podtrzymać drzwi, żeby mi nie opadały. No. Z tamtej strony. Ja pierd... Ale żem narobił. Ja cię. Widzisz tam coś? Czekaj. Widzisz tam? No, widzę, widzę. Co to blokuje? No ja tam nie widzę. Ty, ty. Ty... Zamknij drzwi, no. Jest telefon? Nie wiem. Na razie nie widzę. No teraz to chyba by nikt nie zgadł, co się stało. New Holland na boku leży. Daj telefon. Nie ma. Masakra. Przestała się. Akcja na dwa traktory. Będzie ruszał. Znów akcja. Komentator Szymon. Czy jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio. Bezpieczeństwo najważniejsze. Coś będzie, musi. Już lampy przednie nie świecą. Wyłącz te halogeny, kurwa, bo tu nie widzę. Lampy już nie świecą, już minus 500 zł. Tam zaraz któryś traktor czuje, to się nie powiedzie ta misja. On wyląduje na beraka. Jedzie! Który jest nasz? Wyszedł! Poszedł. Co? Poszedł. Gaś go. Gaś go. Po szybie. Dobrze, no. Że mamy szybę. Szyba to jest kół. Dobrze, że jemu się nic nie stało. Czy jest olej. Olej czysty. Efekty. Efekty wczorajszej brawurowej jazdy. Efekty. Czyli tak. Ewidentny brak szyby. Tak jak wcześniej mówiłem, jak u Joker Farma kiedyś było, nie? No. Mieli drzwi bez szyby. Tak i my mamy drzwi bez szyby. Wiadomo, no uszczelki, traktor był zalany ogólnie, traktor był zalany do połowy. Bardzo ważna rzecz, że nie zalało mi komputera, który steruje pracą ciągnika. Mogło to zrobić. Ty, a ten olej to jest w końcu jak to wyszło? Że... Co? Turbina puszcza, to przy okazji wyszło. Bo poszedł olej przez filtr powietrza. Ale ten olej był z turbiny. Gdzie był? W dolocie. Czyli gdzie ten dolot jest? Idzie tu z turbiny. No. Turbina zasysa z filtra powietrza, no. Nie? I tu. I prawdopodobnie puszcza turbina już, bo w tym kolektorze on jest dobrze, że jest troszkę niższy, tak jakby taki zbiorniczek. To on się tu zbierał na dole, tak? Na dole, nie? I jak on leżał. A gdzie ten kolektor jest? Mam tam. Jak on leżał na lewej stronie i był pochylony do przodu, to z kolektora się przelało do. A, do czyli nie z silnika się przelało, nie, to z kolektora. Nie, nie. On tam już był. Ogólnie w oleju nie ma wody. Chyba. Traktor był do połowy. Do połowy był. O tu zobacz. Do połowy był zanurzony w wodzie, ale w silniku wody nie ma, także. Taka dobra sprawa. Weź go tam ograj dookoła. Niektórzy wywracają beczki, wywracają te
Agrole, a ja wywróciłem New Hollanda. Także tak to wygląda. No szkoda, kurde szkoda. Bo Szymek, trzeba to sprzątnąć będzie, wiesz? No to sprzątasz. A, ten plastik popękał z tamtej strony, weź go ograj. Popękał plastik. Tu się nic nie stało. Ciągnęliśmy za podnośnik. Ogólnie wyciągany był na dwa traktory. To jest od turbiny, no. A tu jest do filtra powietrza. I co, i tam olej jest teraz? I tu, był, tu jest takie, widzisz? Specjalnie to jest takie coś. Chyba tak, taki zbiorniczek. No. Ale on leżał tak. I tak, więc poszło do filtra powietrza, no. To co było w tym, nie? No. O, zobacz. Tutaj trzeba będzie kupić tę kratkę. Popękała. A ta uszczelka? Gdzieś... Zda. O, zobacz, tam z góry może być gdzieś. Może telefon jest na górze. Spod klimatyzacji prawdopodobnie, spod tej pokrywy. To się tak... chyba... Chyba żebrami, żem wygiął. Bo trochę siniaków mam. Wczoraj mi się wydawało, że mi nic nie jest, a... No dzisiaj niestety trochę boli. Kurde, ale żeż... Ja nie słyszałem, żeby szyba trzasnęła. No bo... Jak poszedł na... A to się rozsypało, bo tu hartowano. No. To... Dobra. Zapraszamy po więcej. Mam nadzieję, że ciężarówki nie położę. Tak jak traktora. Co, Szymek?